Płockie Morsy. Stowarzyszenie Płockich Morsów, sekcja MRUS, rozpoczęło sezon nad Sobótką. Mówią, że lodowata woda to najlepszy sposób na zachowanie zdrowia, urody, a także sprawności seksualnej. Wszystko to powoduje, że człowiek jest szczęśliwszy. Płocka sekcja MRUS rozpoczęła sezon. Płockie Morsy. Witam, Morsy. Jaka temperatura wody? 5 stopni, 5,5 chyba. Spodziewaliście się, że będzie chłodniej, czy... Myślę, że ja jestem dopiero tu po raz pierwszy, także myślę, że tutaj koledzy, którzy już mają większe doświadczenie, więcej mogą powiedzieć. Natomiast ja się cieszę, że fajna pogoda, że tak zaczęliśmy sezon żartowania organizmu. Pan już po kąpieli, jak tam? Super. Od razu inne ciało. Od dłuższego czasu już? Cały rok. Cały rok? No. Od kiedy w ogóle? Od Mielna w ubiegłego roku. Od Mielna, tak? No. Tam był start. Teraz rozpoczyna się sezon, tak? Tak jest. Tak. Jak jest? Na kolana jest super krioterapia. Tak? Lepsza? Lepsza niż krioterapia. Bo nie bolą kolana, jak krioterapia tak nie działa dobrze jak te po prostu zimna woda, bez porównania. Teraz gorąca herbata, tak? Czy jeszcze do wody wchodzimy? No może. Gorąca herbata później. Ja chodzę na krioterapię, teraz to ja wchodzę krótko i ze swój, na swój ból kolan wchodzę i mi naprawdę pomaga. Pomaga, bardzo pomaga. Od jak dawno w Morsach? Nie no, ja jestem dopiero ile? Drugi sezon i tak krótko wchodzę. Jak woda? Ciepło. Możliwe. Ale nie tak jak latem, co? Ja latem w ogóle nie wchodzę. W ogóle? Dlaczego? No nie. Zimą podpowiadają nam, że najlepsze jest towarzystwo, czy no, to prawda? Ogniska nie będzie, czyli musi być zimno, dlatego to morsko. Jest bardzo ciepło, niepotrzebne ognisko. Temperatura wody, jak możemy określić? Dzisiaj to jest ciepła, bo 5-6. I rozgryweczka fajna. Nie jest źle. Troszkę na początku mrozi nogi, ale później już jest coraz lepiej. Z każdą minutą coraz lepiej. Witam, bywało zimniej? No, bywało, bywało. Jak w wodzie? Cieplej niż tutaj? Zdrowie. Zdrowie oczywiście. Kawa, herbata? Herbata gorąca. Wchodzimy do wody? Ja już byłam w wodzie. Zakartowana jest. Zdjęcia jakieś świeże, wszystko będzie na bieżąco. Informacje na maila, nie? Jak w wodzie? A nie, no super. Dzisiaj jest za ciepło. Za ciepło, a bywało zimniej? Bywało zimniej, bo ja próbowałem w zimniejszych wodach się kąpać. W Szerembli też próbowałem. Ale tu w Płocku? W zeszłym roku? Nie, ja przyjechałem gościnnie z Ciechanowa specjalnie. Zobaczcie, jak Płocko Morsy się kąpią. Kilka słów o Morsach. Znaczy, nie mam wsparcia tam na razie, tylko jestem sam. Zachęcam kolegów, ale tak do tej pory nikt się do tego nie przymierza. No i z internetu ściągnąłem właśnie wiadomość, że taki pan Paweł, nie wiem czy to szef jest, czy prezes tego klubu. Wczoraj z nim rozmawiałem, że dzisiaj mówi, dobrze pan trafia, bo dzisiaj zaczynamy sezon. Czyli nie? Hartowanie ciała. Hartowanie ciała, dokładnie. Czy zawsze sezon zaczyna się o tej porze i trwa przez całą zimę? To znaczy, z tego co ja słyszałem, że morsy zaczynają, że chyba jak temperatura powietrza jest około 0 czy plus 2. Bo dzisiaj jest jakoby za ciepło nawet na rozpoczęcie sezonu. Powinno być chłodniej jeszcze. Także... Jak się czujemy po takiej kąpieli? A nie, super. Bo ja noszę tam u siebie, to nie tylko skaczę, ja od razu płynę. A tutaj widzę, że inna forma. Tu nie ma formy pływania. Tu jest forma tylko wchodzenia i podskakiwania. No zimę jak w Szerembru, też się będziesz płynął. Dlaczego nie? Bo mnie... Zależy ile metrów. Mamy płockie morsy, czy jesteście państwo z Płocka? Tak. Płocka. Od jak dawna morsy istnieją? Czwarty sezon, tak? Ja czwarty sezon. Pan czwarty sezon, pan? Drugi sezon. Co pan może powiedzieć w tym stowarzyszeniu? Czy warto? Zawsze warto. Zawsze warto. Dlaczego? Dwa razy Mielno byłem. Zdrowy człowiek, super krio.
samopoczucie eleganckie. Przyjemność. Tu przyjemność jest niesamowita. I fajna grupa. A w styczniu wybieramy się do Kołobrzegu na międzynarodowy zlot morsów. I też mniej więcej o tej samej porze. 4-6 styczeń. Czy później? A, styczeń. Czyli będzie już środek zimy. Tak, międzynarodowy to jest. Dotowany przez Unię Europejską. Trzymamy kciuki. I to jest za granicy, także tam zgłosień już jest masa w tej chwili. To jest 3-dniowe. 3 razy kąpiel w Bałtyku. Tylko on jest z tego. Polskie morsy, ile was w grupie jest? No, tak jakby zliczył wszystkich, to w tej chwili około 40. To liczne grono przybywa z roku na rok. Dzisiaj było 3 nowych. 3 nowych. Dzisiaj młodzi jacyś? Młodzi. Jeden starszy, nie było 3 młodych, jeden starszy. Aha. To byli pierwszy raz, bo mówili, że są pierwsi. Czyli z roku na rok jest roku coraz więcej. Nawet co niedziela, jak w zimę to przybywa, bo patrzymy po twarzach, kto wchodzi. No. Jak ja już jestem 4 sezon, to już się wszystkie znają. Pan chciał zachęcić do takiej kąpieli, zimnej kąpieli, właściwie w otoczeniu jest zimno, jaka woda? Ja uważam, że najlepsze wchodzenie jest jak jest minus 20 stopni. Zgadzam się. Najlepsze wchodzenie. Dlaczego jak jest 20 stopni? Duża różnica temperatury. Ale w drugą stronę, niż zazwyczaj. Wodzie cieplej niż na zewnątrz. Jest cieplej niż na zewnątrz. Będzie minus 20. Jak ciało? Lepiej. Fantastycznie. Lepiej. To jest nie do opisania. To nie po prostu opisania. Trzeba przeżyć. Bo jest na dworzu, dajmy na to minus 20, a woda ma plus pół. Proszę. No to jest dobrego. Hartujemy zdrowie, ciało. Czy naprawdę to jest zdrowe? No, hartujemy umysł. Dlaczego umysł? To czym jest zakodowane, że ja wchodzę. Wchodzimy do zimnej wody, wchodzimy tu. Ciało przetrzyma. Ciało przetrzyma, tylko czym jest zakodowane, że ja wchodzę. Co możemy zrobić, żeby zachęcić, przynajmniej trzeba być zdrowym, żeby być morsem, czy niekoniecznie? Tu są tacy niektórzy, że po prostu byli chorzy, tam z kręgosłupem coś zaczęli wchodzić, jest poprawa, mówią. To są lepiej. Generalnie poprawa krążenia. Krążenia, to ma jednym słowem dla zdrowia. Za zdrowie, oczywiście. No proszę, tu oka zdrowia jest. Dobra. O krążeniu, jeśli mówisz, to czasami jak się to krąży. Widzieliśmy oka ze zdrowia, to w tej muszce, tak? W tym kapeluszu, to pan? Nie. Jeszcze drugi kapelusz. Jak po kąpieli, może takie swoje osobiste refleksje, po kąpieli jak? Który rok po kąpieli? O! Który? Piąty sezon. A morsy istnieją 4 6, czy 5? 6 7. Siedem. Siódmy sezon. To jest taka... Płock. I całe życie praca na zmiany. Podolszyce. To może nie Płock. Premier. Następne zgromadzenie, następne spotkanie. W wodzie oczywiście. Niedziela 12. Zawsze w niedzielę o 12. Co niedzielę? Co niedziela o 12. Zapraszamy. Dzisiaj wolne. Urlop musieliśmy wziąć, żeby przyjechać. Bo dzisiaj rano do pracy. Jak ktoś ma kaprys, to I w tygodniu. Gdyby było już co niedzielę. Lepiej niż latem? Lepiej. Zdecydowanie. Nie ma porównania. A już jeszcze najlepiej jakiś przerębel. Tak, przerębel. Jest minus. Przerębel jest cała przyjemność. Czyli czekamy na minusową temperaturę, tak, prawdziwą zimę i przerębel. I będziemy rąbać. Jak się narąbiemy, to dopiero wchodzimy. I to jest czasami długo trwa te rąbanie. 50 cm lód był w tamtym roku. Tak? I 2 lata temu też. 70? 50 parę centymetrów nawet było. Nieźle. Czym rąbiecie ten przerębel? Kolega nas pomógł teraz i ma piły, a tak to toporami i pierzchnie. Takie drążki. Ale to już będzie środek albo sobótki, albo środek jakiegoś jeziora, tu, prawda? Nie, tylko tu, a czasami tylko tam do Łączka jeździmy też, jak prezes nas zaprosi. No zeszłoroczna zima była bardzo mroźna. Tak. Byliście gdzieś? W Mielnie. I? W morzu. I? Kąpaliśmy się. O. Cudowna sprawa. A na zewnątrz było ponad 13, nie? No. Gdzieś koło 15 było w tamtym roku. Mielnie, tak? A Sardinowie też się kąpali. Przecież w Bałtyku jest. Minus 1 było. Woda na minusie w Mielnie. Także ale to zależy też właśnie, jak jest duży... Dobrze, panowie, powiedzcie nam,
bo powiedzcie nam, ile minut trzeba, żeby tak się zahartować, może nie na pierwszym razem, od ilu minut trzeba zacząć? To jest sprawa indywidualna. Tak, psychiki, tak jak mówię. To jest sprawa indywidualna. Każdy ale ogólnie przy mrozach to do 10, nie więcej. Do 10 minut siedzimy. Czasami jak za długo, to człowiek organizm od razu to... Daje znać i sygnalizuje. Chcieliśmy jednego kolegę zamrozić kiedyś. Nie udało się. Siedzieli. Chyba z 18 minut było. No, przy mrozach było. Przegienka była. Przegienka. A ja rowerem byłem. Dopiero mnie puściło. Odtajało cię tam. Naprawdę. Zbieracie się tutaj tylko w tym miejscu? Czy tylko macie gdzieś... Nie, to jest nasze stałe miejsce. To jest wasze stałe miejsce. Nie macie siedziby, nie, zrzeszenie jakieś? Nie, nie, nie. Zrzeszenie jest, ale siedziby żadnej nie ma. Siedziba jest tu. Siedziba jest we wodzie, prawda? Przebieralnia tu jest. Jak było w wodzie? Jeszcze przebieralnia by się przydała. Jak było w wodzie? To jest starościna w ogóle. No tak, no. Dzisiaj wybrana. Dzisiaj wybrana jest starościna. Starościna stowarzyszenia. Co wcale nie ma w związku z wiekiem, bo to jest bzdura. Tak. To jest młodzina. Za rok na emeryturze. No. Młodzina. Ale w wodzie. Nadal w wodzie. Ale ona ma przyspieszoną od 40 lat. Do 40 jedzie po znajomości. Do 40 można się hartować? Można i dłużej chyba, prawda? No, 65. Nie. My mamy po 60. Są 65-latkowie? 40 to ja moje dzieci mają, prawda? Tu ma 60. No. Takie okazy zdrowia. No. Nie, to my nie jesteśmy okazami, my wchodzimy, żeby być zdrowi. Żeby się uzdrowić. Żeby się uzdrowić. Morsy hard ducha no, i ciała. No pewnie. Fajnie jest. Witam panie Adamie, witam. Jak tam w wodzie było? No wszystko. Pod kontrolą. Wszystko który rok? Pod kontrolą. Czeremblu było na pewno, tak? Z zeszłego roku? Nie, był czerembel, czy nie? Ja już 5 sezonów. 5 sezonów to sporo, tak? Rozumiem, że z Płocka? Tak. Jak było w wodzie? Teraz? Teraz to jeszcze ciepło chyba jest, co? Znaczy nie, no woda miała 5,5 stopnia. Aha. Woda, bo mamy termometr, zawsze mierzymy temperaturę. Jaka grupa dzisiaj się kąpała? Dużo osób? No, ponad 20 osób, gdzieś 20 parę dzisiaj osób. Po raz pierwszy? A po raz pierwszy to z 5-7 osób. Czyli z roku na rok przybywa? Tak. Interes się bardzo rozwija, bym powiedział nawet. Mamy kolejnego morsa. Jak w wodzie było dzisiaj? Dzisiaj już ubrany, no teraz ubrany, ale jak było? Dobrze było, trochę stopy bolą, znaczy stopy, palce. Dlaczego stopy bolą akurat, bo? No najbardziej zimno mi jakoś tak ucieka przez palce i dlatego. Przez palce mówili mi, że trzeba się psychicznie zahartować także i przygotować, no. Żeby wejść do takiej wody. Tak. Który rok? Ja drugi rok. Rok temu byłem kiedyś sam, tak a propos tego psychicznego podejścia i wszedłem sam, bo reszta była w Mielnie, ja nie mogłem jechać. To ciężko mi było wejść samemu, ale jakoś wszedłem. A jak się w grupie wchodzi, to jest o wiele łatwiej. Także no jest nie. Będzie pan kontynuował takie kontynuacje? Ja nie odpuszczam co niedzielę, nie odpuszczam. Jednym zdaniem Płocki Mors. Jesteście nowicjuszami w Płockich Morsach dzisiaj po raz pierwszy. Zgadza się, dokładnie tak. Jak było? No, niezapomniane wrażenie. Zdecydowanie. Polecam każdemu. Polecielibyście swoim partnerkom, dziewczynom, nie wiem, taką kąpiel? No, w strojach plażowych, no dobra, no niech tak będzie zimę. To byłby ten problem, ale na pewno. Jest świetne uczucie, chłodno. Wszedłeś do wody po raz pierwszy, co czułeś? Po raz pierwszy jak wszedł. Teraz, właśnie o tej porze roku, no nie jest tak, akurat teraz tak chłodno. No na pewno chłodno, aczkolwiek uczucie jest fajne takie. W wodzie cieplej? Takie rzeźkie. Nie, po chwili się to gdzieś ginie i jest normalnie. Można się przyzwyczaić po chwili. Ten pierwszy raz dzisiaj jak było? Pierwsze odczucie jest takie, no... Serce zaczyna mocno bić. O. Zdecydowanie. Przyspieszona akcja serca, żeby podpompować krew, tak? No, to jest dosłownie jakieś 20-30 sekund góra i człowiek się przyzwyczaja od razu. Czy wcześniej miałeś już pojęcie, nie bałeś się do o takiej porze roku, bo też bywają zimniejsze dni, wejść do takiej wody? No, znaczy miałem obawy generalnie, ale jako, że tutaj zostałem trochę zdopingowany przez głównego organizatora, także... Dobrze, powiedz mi tak ze swojej strony, czy trzeba mieć zdrowie, żeby tak się kąpać? Czy trzeba hartować to zdrowie, żeby wejść do wody? Czy to jest dobry hart dla... Ja generalnie się w ogóle nie hartowałem przed tym w żaden sposób. To jest moje pierwsze wejście do takiej zimnej wody, także zdecydowany żywioł. Super, jak się czujesz teraz? Rewelacyjnie, cieplej, zdecydowanie. A u ciebie jak to jest? Moje uczucie? Tak. No na pewno cieplej znacznie.
świeżo się czuję. No myślę, że teraz już zostaniecie chyba, tak? Raczej zostaniemy. Tak. Zdecydowanie raczej. Co byś powiedział, gdybyś miał polecić komuś taką kąpiel? Trudno jest polecić coś, czego się nie przeżyło. Czego się nie przeżyło właśnie w taki sposób generalnie. No, polecam spróbować i dopiero wtedy oszacować, czy się chce, czy się nie chce. Ja zdecydowanie będę kontynuował. Jeszcze pani w wodzie nie była. No nie byłam, ale od ubiegłego sezonu już przed zimę przychodziłam, to co niedzielę. Na razie poobserwować? Poobserwować. Się przygotować? Tak, chciałaby pani wejść do wody? Chciałabym. Boję się trochę opękać. Zdrowie, tak? Ale mówią, że zdrowie trzeba hartować. Czy w ten sposób da się zahartować zdrowie? Myślę, że na pewno da. Przecież są te kabiny, przecież te z zimnym, te krwioterapie. Nie, tak, tak, no, także, no to uważam, że skoro to zalecają lekarze, to to na pewno też. Drugi rok mówi pani, że pani obserwuje morsów. Może w końcu pani się w przyszłym roku albo jeszcze w tym roku zdecyduje? No. Może i tak. No nie? Trzeba spróbować. Jak się mówi, nabieramy chęci i odwagi. No, tak jest. Ta piosenka jest taka fajowa, że przy tej piosence od razu nabieram odwagi. Dzień dobry, panie zdecydowanie się nie kąpały, ale jak ocena morsów? O Boże, nie, ja nie, proszę. A może jednak? Nie, no super, bo cukierka mam właśnie. Nie, no naprawdę super, podobało mi się bardzo. Który rok, czy dzisiaj po raz pierwszy? Pierwszy, tak, tak. Jak ocena? Po raz pierwszy. No, tych kąpiących się, bo na pewno nie była pani. Nie, no bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo mi się podobało. Chciałabym ale... spróbować? Nie. Czemu? Nie, ja jakoś nie. Choroby ducha i zdrowia może jednak? Nie, jakoś bardziej dla tych ciepło... Krwistych. Tak, krwistych, nie. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Cytryna, miód, nalewka, tak? Nie, nalewka nie. Raczej się nalewka nie. Ale cytryna, miód, herbata, co to jest? Nie, tylko cytryna i... herbata. Nie, też herbata, tak. No, oddaję. Nie, już wystarczy. Rozgrzany jestem, w kurce cały czas. Pani Sylwio, to jest kolejny rok morsów. Ocena na dziś? Super, jak zwykle super. Pogoda nie dopisała, mogłoby być zimniej, prawda? Nie, jest dobrze na początek. Tak na początek. Dobrze, po troszku. Mieliśmy kilka nowych osób, także to też, żeby nie był za bardzo duży szok. Stara pokarała i wiem, że była pani w wodzie, bo widzieliśmy panią. Jak było z pani oceny? Woda jeszcze jest trochę za ciepła. Za ciepła. Prawdziwe morsowanie. Tak jest. Podpowiadałem koledzy, że letnia woda. Letnia woda, tak. Dzisiaj rozpoczyna się sezon morsów. Do którego trwa sezon w ogóle? Do roku do na pewno, tak? Ostatniej niedzieli kwietnia. Co niedzielę tu się spotykamy? Co niedzielę o 12 spotykamy się tutaj. Oprócz tego czasami spotykamy się na wspólne jakieś inne zajęcia sportowe. Biegamy sobie albo gramy ping-ponga z kolegami. Panie Sylwio, zanim się wejdzie do wody, to trzeba się przygotować. Psychicznie trzeba się przygotować. Jak i ciało, czyli fizycznie. Znaczy, tak, trzeba się rozgrzać na pewno troszeczkę, nie za mocno, żeby się nie spocić. Tak nam starsi koledzy podpowiadają. Ale tylko wystarczy, żeby nie było zimno. Wejść do wody. Kąpać się. Osobista refleksja po wyjściu z wody i przed wejściem do wody. Przed wejściem do wody to zawsze się... No, człowiek nie może doczekać raczej, a wyjść z wody to też już jest tak ciężko. Uzależnia jednak. Dlatego jest herbatka z miodem i z cytryną. Tak. Mamy tutaj kilka osób, tak? Które nas wspierają, nie kąpią się, przychodzą do nas. Następne spotkanie... Za tydzień? Co niedziela. Panie Ryszardzie, zapraszamy do nas. Rysia obserwował 2 lata nas. 2 lata zanim przyszedł, zanim się odważył pierwszy raz. Zdecydował się. Zanim się zdecydował. Tak. Twierdziłem, że to jest nie do wykonania. I? I wszedł i już od. I do morza wszedłem pierwszy raz i tak się zaczęło. O tym morzu, o którym mówiliśmy, tak? Mielnie. Było bardzo zimno. Mielno, to było Mielno. Tak? Po raz pierwszy w wodzie. No i jak było? Powiedz mi. Mały morsem jesteś przecież. Już. Od dzisiejszego dnia, tak? Była w wodzie. Znaczy, już byłam kiedyś w wodzie. Super. Przy takiej pogodzie we wodzie, tak? Jak było dzisiaj? Teraz czapeczka, oczywiście, chusteczka i kurteczka. Przy takiej pogodzie we wodzie, jak dzisiaj było?
Super było. Poleciłabyś koleżankom i kolegom, żeby od czasu do czasu tak się przykąpali? Tak. Tak? Będzie za tydzień? Dobrze, to życzymy tobie hartu ducha. Moment, bo ja wychodzę szybko, bo co ja będę? Robię to może jeszcze tak będę najpierw hartował w wannie w zimnej wodzie, a potem tu przyjadę, co? Nie zahartuje się pan w ten sposób. To trzeba po prostu wejść do wody. I najlepiej tak od razu, szybko i już, nie? Tak samo, to jak ja mówię. Koledzy weszli w Mielnie, nie, to było w Sarbinowie wtedy. Ja patrzyłem w którymś momencie, mówię, do cholery, no kurczę, czy ja będę taki wyrodek? Rozebrałem się i na żywioł. Płocka sekcja MRUS rozpoczęła sezon. Płockie MRUSy. Thank you.